te macewy, które tutaj znajdujemy, pochodzą z cmentarza Raminackiego w centrum obecnie Białegostoku, gdzie jest teren cmentarza został zamieniony w latach 60. 70. na park centralny. Więc obecnie wydobywamy te macewy i tymczasowo są one przewożone na pobliski cmentarz w ulicy Wschodniej. Przecież w sumie najważniejszy jest szacunek dla zmarłych. Szacunek dla zmarłych i nienaruszalny ich spoczynek wieczny. Dusza jest nierozerwalnie związana z ciałem, ze szczątkami, dlatego ten spoczynek powinien być niezakłócany. Nazywam się Andrzej Kondej, jestem członkiem zarządu Fundacji Białystok Cemetery Restoration Fund ze Stanów Zjednoczonych, natomiast ja jestem z Białegostoku. Jestem zatrudniony na Uniwersytecie w Białymstoku, w Instytucie Zarządzania. Wspieram działalność amerykańskiej fundacji w Białymstoku. Celem fundacji jest przywrócenie właściwego wyglądu, ładu cmentarza żydowskiego przy ulicy Wschodniej w Białymstoku. Natomiast obecnie znajduję się na terenie w pobliżu tego cmentarza. Tutaj była górka, tak jak miejscowi mieszkańcy ją nazywają. I wiadomo było od pewnego czasu, że w tej górce znajdują się żydowskie macewy. Dwa tygodnie temu czterech przedstawicieli Fundacji ze Stanów Zjednoczonych przyjechało do Białegostoku. Jest prezes fundacji, który jest jednocześnie operatorem koparki, bo jest właścicielem firmy, która zajmuje się pracami kamieniarskimi, Josh Dagan. Znajduje się tutaj również jego żona Amy Dagan, której przodkowie mieszkali w Białymstoku. Jej dziadek wyemigrował z Białegostoku w roku 1928, odłączył się od rodziny. Pozostała rodzina zginęła podczas Holokaustu. Jest również pani Heidi Szpek-Dzikowski, też członek zarządu fundacji, która jest profesorem religioznawstwa i pojawiła się w Białymstoku pierwszy raz w roku 2004 i zajmuje się historią cmentarza, odtwarzaniem tekstów na nagrobkach. Dotychczas, to jest imponujące, zewidencjonowała 3,5 tysiąca nagrobków z pełnymi tekstami, które tam się znajdują. No i jest też Frank Dzikowski, jej małżonek, weteran wojny wietnamskiej, który nam towarzyszy i nas wspiera. Moja rola w tej grupie polega na tym, że jestem tłumaczem i historykiem o specjalności tego cmentarza. Jesteśmy tu na misji ratunkowej. Jak sądzę, te kamienie pochodzą z cmentarza rabinów i są w pięknym stanie po zakopaniu na tym kopcu od lat 60. XX wieku. Dobrze zachowały się napisy generalne. Sztuka jest piękna, więc jest to dobra konserwacja, która się tutaj wydarzyła. Uzyskaliśmy zezwolenie na dokonanie próbnego wydobycia. W ciągu pół godziny wydobyliśmy trzy macewy, które pochodziły z lat 1820-1851. Cmentarz żydowski na Bagnówce, czyli przy ulicy Wschodniej w Białymstoku, został założony w roku 1891, czyli w sposób ewidentny widać, że to nie są macewy pochodzące z tego cmentarza. Według wszelkiego prawdopodobieństwa te badania jeszcze będą kontynuowane z intencją, że może powinny trafić na miejsce swojego pierwotnego pochodzenia. Ale to jest jakby długi proces ustaleń, uzgodnień i także na razie są przewożone tutaj na cmentarz przy ulicy Wschodniej. Ja reprezentuję tutaj gminę żydowską w Białymstoku i na województwo podlaskie. Jestem również prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael.
I my zaczęliśmy taką pracę na wschodniej ulicy od 20 lat. Pracowałam na początku, to były sporadyczne takie, prawda, z młodzieżą. Kilka osób wpadało, coś tam robiliśmy. No cmentarz był bardzo, bardzo zaniedbany. Pootwierane wszystko, macewy powywalane, pokradzione, zarośnięte. Tragicznie wyglądał. No ale to krok po kroku trafiła się dobra władza później, która nam naprawdę zaczęła pomagać. To znaczy tutaj mamy do czynienia z terenem cmentarza żydowskiego przy ulicy Wschodniej. Znajdujemy się teraz w obrębie historycznych granic cmentarza, które w latach, zgaduję, między 60. a 80. zostały odłączone od części głównej cmentarza, częściowo zabudowane budynkami mieszkalnymi, a częściowo została tutaj właśnie taki skrawek zielony. Ten teren prawdopodobnie nie był zajęty, a na pewno nie w całości przez pochówki, jakby zwykłe, normalne pochówki. Natomiast dalej istnieje jakby ryzyko, że te pochówki gdzieś tu mogą być. Mówię o tradycyjnych, zwykłych, regularnych pochówkach. Natomiast tutaj sytuacja jest taka, że do końca nie wiadomo kiedy, czy w latach 70. została tutaj przywieziona góra ziemi razem z, no już widzimy, że przeszło pewnie 120 nagrobkami z cmentarza, prawdopodobnie z cmentarza pod parkiem centralnym. Tam, jak wiemy, jest, bo w tej tradycji ten cmentarz jest, on jest zawsze. Cmentarz nie był, tylko on jest. Tam pod parkiem został przysypany ogromną ilością gruzów z Białegostoku. No a tutaj z właściwie nie do końca znanych powodów wylądowała część tej ziemi. Zawiera ona niestety wymieszane szczątki ludzkie. Nie w dużych ilościach, ale niestety się znajdują. One nie są w układzie anatomicznym. One ewidentnie spędziły w ziemi kilkadziesiąt lat. To z pewnością nie są szczątki, które by nosiły znamiona jakiejś świeżej zbrodni. No dlatego też no i w związku z kontekstem sytuacji, czyli cała ta historia cmentarza żydowskiego, prokurator też zgodził się, żebyśmy te szczątki z szacunkiem zebrali i pochowali na terenie cmentarza. Pochowamy go najprawdopodobniej tutaj na wschodniej, czyli na ogrodzonym cmentarzu, tam gdzie one będą bezpieczne. Będziemy chcieli, żeby tutaj to miejsce, no też jako historyczna część cmentarza, pozostał objęty szacunkiem, to znaczy prawdopodobnie jako taka przestrzeń zielona. Nie chciałbym tego nazywać parkiem, no ale prawdopodobnie tak się skończy. Ta góra zostanie uformowana też z szacunkiem, tak żeby to wyglądało. Natomiast ona może wciąż zawierać szczątki ludzkie, dlatego będziemy wnioskowali o to, żeby to z szacunkiem zostało zabezpieczone. Pojawiła się jakaś tablica informacyjna, jakiegoś rodzaju pomnik. I no i tyle, no, żeby też wprowadzić tutaj funkcję edukacyjną, powiedzieć o historii tego miejsca, żeby ludzie nawet, którzy tu mieszkają, wiedzieli, co tu jest, tak? Żeby to nie było tak, jak przez kilkadziesiąt lat potykają się, przepraszam, jeżdżąc na sankach o nagrobki. Żeby oddać temu miejscu z powrotem szacunek, dołożyć trochę edukacji, żeby ludzie wiedzieli, szanowali, a jednocześnie mogli po prostu tak jak od lat z tego korzystać.